Ja wzywam Twojego imienia Jezus na tym miejscu. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Ja modlę się teraz. Ja modlę się o tych ludzi, którzy będą słuchali tego poselstwa. Ja modlę się, ażeby to słowo docierało do ich serc. Niech to słowo plądruje ich umysły. Niech to słowo otwiera ich oczy. Ja modlę się o uszy, które słyszą. Ja modlę się o oczy, które widzą. Modlę się o otwarte serca. Wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Modlę się o to, ażeby ci ludzie, którzy tutaj są, żeby to byli synowie pokoju, żeby byli to ci, którzy Ciebie słuchają, szukają, którzy są gotowi. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Modlę się, ażeby oni się z Tobą spotkali. Duchu Święty, przekonuj ich. Przekonuj ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przekonuj ich o tym, że jeżeli nie spotkają się z Tobą, jeżeli nie spotkają się z Tobą, to nigdy nie ujrzą Królestwa Niebieskiego. Modlę się o to, ażeby w nich było takie przekonanie, że muszą Ciebie znaleźć, Jezus. Ja modlę się teraz, ażeby każda religia, która jest na tym miejscu, ażeby każda religia, która jest na tym miejscu, nie miała wpływu na tych ludzi. Niech ich oczy będą otwarte. Niech ich uszy będą otwarte. Ja poniżam każdą religię, która jest na tym miejscu i stoi na przeszkodzie do tego, ażeby ludzie realnie spotykali się z Tobą, Jezus, ażeby realnie przyjmowali te słowo, które jest do nich uwalniane. Słowo o nowym narodzeniu, o tym, że muszą się narodzić na nowo, że muszą się spotkać z Tobą, Jezus. Ja wzywam Twojego imienia, na które wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Modlę się o to, ażeby te słowo docierało do ludzkich serc. Przyjaciele, ja nazywam się Julita Korgol. Kiedyś tak jak Wy odwracałam się tylko plecami do tego, gdy ktoś mówił o Jezusie. A na mojej twarzy jedyne, co się pojawiało, to był szyderczy uśmiech. Bóg? Pytałam, ale kto to jest? Żywy czy umarły? Istnieje, czy może nie istnieje? Ktoś dla ludzi słabych, jakiś religijny obrządek. Takie miejsce w moim życiu zajmował. Ale tak jak Wy teraz przechodzicie, tak samo ja kiedyś usłyszałam o Jezusie i zrozumiałam na skutek słów tych ludzi, że tak naprawdę to Go w ogóle nie znam. A On jest dla mnie nikim i nie zajmuje żadnego miejsca w moim życiu. Skończyłam studia na Wydziale Prawa w tym mieście. Później skończyłam studia podyplomowe. Zaczęłam dobrą pracę. Myślałam, że muszę zdobywać i osiągać, bo tylko w ten sposób będę szczęśliwa. Przez pracę swoich rąk, przez dobre wykształcenie, przez pieniądze. To był jedyny model, który znałam na szczęście. Gdy okazało się, że to nie wystarczy, wyszłam też za mąż. Tu stoi mój mąż. Urodziłam dwoje dzieci. Ale choć tak jak mówi ten świat, ja miałam wszystko, to wewnątrz mnie była duża pustka, której nic z tego, co mogłam ja osiągnąć, ani z tego, co mógł dać mi ktoś, jakiś człowiek, nie było w stanie zaspokoić. Zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Dlaczego, skoro mogę pojechać na zagraniczne wakacje parę razy w roku, mieszkać w pięknym domu, robić zakupy, kiedy chcę, pozwalać sobie na to, na co na przykład nie stać innych ludzi, mimo że jestem dobrze wykształcona, mam męża i dwoje dzieci, zmieniam samochody i rozumiem, na czym polega ten świat, dlaczego wciąż wewnątrz mnie jest jakaś pustka, jest coś, czego nie da się niczym wypełnić. I tak jak do Was teraz dociera słowo o Jezusie, tak dotarło ono do mnie. I na początku na mojej twarzy zagościł szyderczy uśmiech. Mówię, co? Jezus? Ale podjęłam prostą decyzję, że otworzę na to swoje serce, bo może być to właśnie to, czego ja szukam, a czego w ogóle nie znam. Zadałam sobie pytanie, kim dla mnie, kim w moim życiu jest Jezus? I wtedy musiałam odpowiedzieć, że jest nikim i Go nie znam. I ze szczerości swojego serca zawołałam do Niego, tak jak każdy z Was może to uczynić. Zawołałam do Niego, że chcę Go poznać. Chcę Go poznać jako Boga. Chcę Go poznać jako Tego, który za mnie na krzyżu oddał życie po to, żebym ja mogła żyć z miłości, której ja nie jestem w stanie ogarnąć moim umysłem, z miłości, której ja nie znam. Oddał za mnie życie na krzyżu, żebym ja
jeżeli uwierzę, mogła żyć i mogła zwyciężać. Otworzyłam swoje serce, poniżyłam to, co mogę poznać umysłem i powiedziałam, chcę Ciebie poznać, Jezus. Tak może uczynić każdy z Was. Chcę się dowiedzieć, co to znaczy, że umarłeś za mnie na krzyżu, że grób Twój jest pusty, że zmartwychwstałeś. Dla mojego umysłu to było nie do ogarnięcia, ale moje serce było na to otwarte. Spotkałam się realnie z Bogiem. Choć dziwnie dla Was to brzmi, jest to możliwe dla każdego z Was, jeżeli otworzycie swoje serce. I choć Wasz umysł może tego nie ogarniać, to jest to ponadnaturalne spotkanie z Bogiem. Na co dzień, tak jak Wy wcześniej, narzekałam tylko, Boże, zrób coś. Ale tak naprawdę moje życie nie miało z Nim nic wspólnego. Tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałam wcześniej, kim On dla mnie jest. Ja wiem, że Wy macie tak samo. Wszyscy ludzie mają prawie tak samo. Dopóki realnie nie spotkają się z Jezusem. Ale moje życie zmieniło się od momentu tego spotkania. Jezus zajął w moim miejscu swoje należne Mu miejsce. Stał się Bogiem. Bogiem, tym, który za mnie umarł na krzyżu. Za każdy mój grzech, za każdą moją chorobę, za każdą pustkę, którą miałam wewnątrz siebie, po to, żebym ja mogła żyć. Bóg jest ten sam dla ludzi, którzy są chorzy i dla tych, którzy są zdrowi, dla tych, którzy chodzą w pięknych garniturach albo sukienkach i dla tych, którzy żyją na ulicy. Jest ten sam dla bogatych i biednych, dla wykształconych. I dla tych, którzy nic nie mają, dla tych, którzy się wywyższają i dla tych, którzy czują się poniżeni, dla tych, którzy są, myślą, że ogarnęli prawidła tego świata i dla tych, którzy nie wiedzą, jak żyć. To jest ten sam Bóg i ta sama Ewangelia o tym, że za nas na krzyżu umarł Jezus, że Bóg grób jest pusty, a Jezus zmartwychwstał. Jedna i ta sama nowina dla wszystkich. A ci, którzy uwierzą, stają się dziećmi Bożymi. A ci, którzy uwierzą, mają otwarte drzwi do nieba. A ci, którzy uwierzą, mogą mieć tak jak w niebie, tak na ziemi, żyć zwycięskim życiem. Bo zwycięstwo Jezusa, to, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć, jest naszym wtedy udziałem. I nie ma innej drogi, jak tylko przez wiarę. Nie ma innej drogi, jak przez otwarte serce. Ja taką podjęłam decyzję i tak uczyniłam. Jest to dostępne także dla Was. Tak jak powiedział Jezus, gdy chodził tu po ziemi, kładę przed Wami życie albo śmierć, błogosławieństwo albo zwycięstwo. Wybór należy do Was, to jest Wasza decyzja. Wasza decyzja. Decyzja Waszego serca, co wybieracie. Jest powiedziane, że Ewangelia, czyli to, co teraz słyszycie, mowa o Jezusie, o krzyżu, o pustym grobie i o zmartwychwstaniu, jest głupotą dla tych, którzy to odrzucają, ale ci idą i giną, a zwycięstwem i zmartwychwstaniem dla tych, którzy uwierzą, ci będą dziećmi Bożymi i ci będą żyli zwycięskim życiem. I nie ma innej drogi, bo tak powiada Pismo, bo tak powiada Biblia. Bóg jest taki, jak mówi o Nim Jego Słowo, a nie taki, jak my sobie myślimy i wyobrażamy w swoich głowach. Każdy z nas musi narodzić się na nowo, bo tak powiedział Jezus, jeżeli chce ujrzeć Jego Królestwo. Przyjaciele, ja wzięłam z krzyża moje zwycięstwo. Wzięłam z krzyża moje zwycięstwo, gdy okazało się, że mam guza w piersi. Mam zrobione na to badania. Wierzący ludzie położyli wtedy na mnie ręce w imieniu Jezusa. Przeklnęli tą chorobę i nie mam guza. I jest też na to badanie, że jestem zdrowa. Ja nie choruję. Nie mam złych dni, depresji. Nie boję się o jutro. Nie boję się o moje dzieci.
o to, czy będę miała pieniądze, czy nie. Nie martwię się o moje małżeństwo. Nie myślę o tym, ile mam lat i co to znaczy. Wiem, kim jestem. Wiem, skąd jestem i dokąd idę. Wiem, że moje jest zwycięstwo, że idę z wiary w wiarę z Bogiem, z chwały w chwałę, z mocy w moc. Takiego Boga wam głoszę. Być może ktoś z was jest chory na tym miejscu. Może masz jakąś przewlekłą chorobę, a może nieuleczalną. Może masz depresję albo lęki. Może ktoś związał twoje życie, jakiś człowiek. Może nie wiesz, jak żyć, albo jesteś uzależniony od alkoholu, papierosów, narkotyków. Może jesteś cudzołożnikiem. Może jak nie wiesz, jak ruszyć dalej w swoim życiu. Rozwiązaniem jest Jezus, ale jeżeli jesteś chory, przyjdź, położymy na ciebie ręce. Bo to jest Boża moc dotknie ciebie i będziesz uzdrowiony, tak jak ja kiedyś zostałam. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Urodziła drugie dziecko. Kładę ręce na chorych i są uzdrawiani. To wszystko jest dostępne dla was. Być może chcesz oddać życie Jezusowi. Możesz albo podejść do nas, albo gdy zostaniesz sam, zawołać do Niego z głębokości swojego serca, że Go potrzebujesz, żeby pociągnął ciebie do siebie, a potężny Bóg, Pan nieba i ziemi, na którego imię wszystko zgina kolano, spotka się z Tobą i będziesz zbawiony. Co Jezus powiedział? Wy decydujecie o tym, kim dla was jest Jezus, czy go wybieracie, czy nie ma dla was znaczenia. Nie ma innej drogi, nie ma pośredników do Boga. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak przeze mnie. Nie ma innej drogi, żadne dobre uczynki nie spowodują, że niebo będzie waszym domem. Pozdrawiam. Nie ma czegoś takiego, że z uczynków zostaniecie zbawieni. Każdy musi uwierzyć w Jezusa. To jest jedyna droga. Tak samo ten, który był mordercą i tak samo tak zwany dobry człowiek. Ja należałam do grupy tak zwanych dobrych. Dobre uczynki. Ale dowiedziałam się, że moje uczynki mnie nie zbawią. Tylko wiara w Jezusa. Jeżeli ktoś wam mówi, że tak jest, to kłamie, bo Pismo mówi inaczej, a Bóg się przyzna do swojego słowa, a nie do tego, co wymyślił człowiek. Dobre uczynki nikogo nie przeprowadzą do nieba. Każdy musi spotkać się z Bogiem, uwierzyć w swoim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem, że umarł za wasze grzechy i że zmartwychwstał. Bo jest powiedziane, że z łaski zbawieni jesteśmy. Boży to dla nas dar, z przychylności Boga dla człowieka, a nie z naszych uczynków, żeby nikt z nas się nie chlubił, że zasłużył na niebo, bo nie możemy tego zrobić. Przyjaciele, podejmujecie decyzję o swoim nowym narodzeniu. Czy wierzycie w Jezusa i powierzacie Mu swoje życie, czy zapraszacie Go do swojego życia, czy też nie. To jest decyzja o tym, czy wybieracie życie, czy wybieracie śmierć, czy wybieracie błogosławieństwo do waszego życia, czy przekleństwo. Wasza decyzja, nie ma innej drogi, nie ma pośredników, nie ma innej możliwości zbawienia i innej możliwości na zwycięskie życie, jak uwierzyć w Jezusa, w Jego krzyż, pusty grób i zmartwychwstanie. Gdy podejmiecie słuszną decyzję o swoim zbawieniu, a dziś może być dzień waszego zbawienia, Królestwo będzie waszym udziałem, zwycięstwo Jezusa na krzyżu będzie waszym udziałem. Zadajcie sobie pytanie, kim dla was jest Jezus i czy chcecie Go zaprosić do waszego życia. Mądrze decydujcie, bo dziś może być wasz dzień zbawienia i nie wiecie, co będzie jutro. Amen.